troszkę mało szczęścia w pierwszym secie. Walczyliśmy jak równy z równym. No niestety nie udało się wygrać. Drugi set dość dziwny. Goniliśmy, ale końcówka należała do Będzina. Ale cieszę się, że wróciliśmy w trzecim secie. Wydaje mi się, że dzięki skuteczniejszej zagrywce udało nam się wrócić do gry. Zaczęliśmy grać troszkę skuteczniej i to przyniosło szybki efekt. Myślę, że to może być bardzo ważny moment, bo wyszliśmy z ciężkiego dołka dzisiaj. U siebie przegrywaliśmy 0-2 i było nieciekawie, ale wydaje mi się, że to może być ten moment, w którym odpali nasza gra. Wyniki były zacięte w pierwszym, drugim secie. Dwie piłki tak naprawdę decydowały. Tu nie ja nie podbiłem, tu ktoś coś innego nie zrobił. Troszkę tam nam siadła ta gra. W końcówkach nie decydowaliśmy o tym, kto wygra, tylko jakieś błędy, coś w tym stylu. Ale później na szczęście ta gra się trochę odmieniła. Wszedł Bartek, Michał wszedł jeszcze na wyższe obroty niż na początku i poszło, wszystko poszło, można powiedzieć. Czułem się lepiej, jak już zaczyna się grać samemu, tak jakby, że i w obronie, i w przyjęciu gra się ciutkę lepiej. Aczkolwiek Maciek zagrał też dobre zawody. Decyzją trenera wszedłem na boisko. Cieszę się z tego, że mogłem pomóc drużynie. Serdecznie zapraszam wszystkich na nasz mecz z Kędzierzynem Koźle na hali Torwę. 14. Bądźcie z nami, pomóżcie nam.